Miesięcznik muzealny. Muzeum Mazowieckie w Płocku. Dzień dobry, witamy Państwa w programie Miesięcznik muzealny. Programie, w którym mówimy o tym, co najważniejsze i najciekawsze w Muzeum Mazowieckim w Płocku. A ze mną jest pan dyrektor Leonard Sobieraj. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Panie dyrektorze, wszystkim Muzeum Mazowieckie w Płocku kojarzy się z imponującą kolekcją Art Deco. A niewątpliwie taką perłą w koronie i najważniejszym eksponatem tej kolekcji jest obraz, który znajduje się za naszymi plecami, czyli obraz znanej na całym świecie polskiej artystki Tamary Łębickiej, Martwa natura. Czy mógłby pan dyrektor nam opowiedzieć, jak to się stało, że tego typu dzieło znalazło się w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku? Dobrze, opowiem, ale zanim opowiem, chciałem dwa słowa powiedzieć, że Muzeum Mazowieckie w Płocku najbardziej jest znane z kolekcji secesji, z ekspozycji secesji, którą już od ponad 50 lat w naszym muzeum i gromadzimy, i eksponujemy. Nasze muzeum w przyszłym roku będzie obchodzić wielki jubileusz 200-lecia. W latach wcześniejszych to muzeum to przede wszystkim zbiory regionalne, historyczne, archeologiczne, numizmatyczne, które są eksponowane na naszych wystawach, przede wszystkim na wystawie 10 wieków Płocka. Gdzieś od 2005-2006 roku zapadła decyzja, że właśnie Art Deco stanie się naszą w tej chwili najważniejszą ekspozycją w kontekście gromadzenia zbiorów. I nasz wysiłek, zarówno finansowy, jak i naukowy, organizacyjny, będzie zmierzał do tego, żeby zgromadzić taką reprezentatywną kolekcję Art Deco. Szczególnie, że w naszym kraju takiej kolekcji nie ma, zarówno w kontekście magazynów, jak i również i ekspozycji. Ta wieść się szybko rozniosła po kraju i różnego rodzaju i kolekcjonerzy, i właściciele antykwariatów kierowali do nas oferty. No i rzeczywiście w pewnym momencie taką ofertę otrzymaliśmy od znanej bardzo firmy Desa Unicum, zakupu właśnie tegoż obrazu, o którym pani mówiła, czyli Martwa natura Tamary Łempickiej. Oczywiście oni nam złożyli ofertę, bo wiedzieli, że my jesteśmy zainteresowani okresem właśnie Art Deco. A że wtedy naszym mecenasem był Orlen, PKN Orlen S.A. w Płocku, zwróciliśmy się do władz tej firmy, żeby nam pomogła w zakupie. No i że wszystko się szczęśliwie zakończyło. W roku 2014 zostaliśmy właścicielami tego wspaniałego obrazu. A skąd ten obraz przyjechał? Obraz, oprócz tego, jego fenomen jest taki, że namalowała go Tamara Łempicka, to ma jeszcze dwie ważne cechy. Jedną tą cechą jest to, że do tej pory był bardzo rzadko wystawiany, a właściwie prawie wcale. Był własnością spadkobierców Tamary Łempickiej i Desa Unicum dotarła po prostu bezpośrednio do spadkobierców i właściwie w tym momencie ten obraz ujrzał światło dzienne, że dopiero mógł być wystawiany na różnego rodzaju wystawach i ludzie mogli go podziwiać. Drugi jego fenomen polega na tym, że istnieją fotografie, które przedstawiają Tamarę Łempicką razem z modelami, które z modelem właściwie tego torsu, który jest w tym obrazie jakby głównym motywem. I to jeszcze dodatkowo, tak jakby ten obraz podnosił jego rangę i w momencie, kiedy wystawcy z całej Europy dowiedzieli się, że ten obraz, można powiedzieć, odnalazł się, jest w zbiorach nie prywatnych, tylko muzealnych, natychmiast zwrócono się do nas o to, żeby ten obraz mógł być wystawiany. No i to się rzeczywiście przytrafiło już trzykrotnie. W roku 2015 obraz został pokazany na wystawie w Turynie i w Weronie.
Natomiast w roku 2018 i przełomie 2018 i 2019 w Madrycie. Także no, rzeczywiście zarówno Muzeum Mazowieckie w Płocku, jak i kolekcja Art Deco zostały ładnie, można powiedzieć, wypromowane w Europie. Czyli jak słyszymy, obraz cieszy się dużym zainteresowaniem, ale znamy plany Muzeum Mazowieckiego. Wiemy, że pod koniec roku będzie otwarta nowa ekspozycja Art Deco przy ulicy Kolegialnej 6. Czy ten obraz zostanie przeniesiony na Kolegialną? Oczywiście, zarówno ten obraz, jak i to wnętrze, które jest jakby zwiastunem naszej ekspozycji. Już ładnych kilka lat eksponujemy tutaj, można powiedzieć, wnętrza art dekowskie. Natomiast oczywiście w tej chwili jesteśmy w przededniu ogłoszenia przetargu na już wykonanie aranżacji, bo aranżację mamy już gotową, na wykonanie aranżacji wystawy Art Deco przy ulicy Kolegialnej 6. Mamy nadzieję, że w założeniach naszych jest to, że będzie ta budowa aranżacji i wystawy trwała około 5 miesięcy, więc wszystko na to wygląda. Jeżeli się uda rozstrzygnąć przetarg szybko, to jesienią, na przełomie jesieni i zimy tegoż roku już będziemy mogli wszyscy podziwiać nową, wspaniałą wystawę Art Deco. To jest też ta wystawa, my traktujemy tę wystawę, tak się wszystko pięknie, ładnie złożyło, jako taki prezent muzealników płockich dla naszego muzeum, które będzie właśnie w przyszłym roku obchodziło wielki jubileusz. Jeszcze o jednej rzeczy chciałbym wspomnieć. Otóż nawiązaliśmy kontakt z ludźmi, którzy bardzo interesują się Tamarą Empicką, jej twórczością i byli blisko związani z nią. I powstaje w Polsce fundacja właśnie imienia Tamary Łępickiej, której celem jest promowanie jej osoby i jej dzieł. Marzymy tak, że uda nam się na wielki jubileusz właśnie stworzyć taką wielką wystawę, największą wystawę poświęconą Tamarze Łępickiej i twórczości właśnie na jubileusz 200-lecia muzeum. Także byłoby to wielkie, wielkie święto. Nie wiem, czy to się uda, ale tak po cichutku, jak może będę o tym mówił, to może jakieś dobre duchy nam pomogą. W takim razie my trzymamy kciuki za to, żeby te marzenia się spełniły. Dziękujemy panu dyrektorowi bardzo za rozmowę. Zachęcił pan niewątpliwie do tego, żeby zobaczyć na własne oczy obraz Tamary Łępickiej, który póki co znajduje się na ulicy Tumskiej 8. Natomiast już pod koniec roku będziemy zapraszać na Kolegialną 6, ale to wszystko w swoim czasie. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Miesięcznik muzealny. Muzeum Mazowieckie w Płocku. Z moim kolejnym gościem porozmawiam o ciekawym wydarzeniu, które w Muzeum Mazowieckim w Płocku odbędzie się już 28 lutego. Ze mną jest pani Agnieszka Kaniewska-Płócieniak z Wydziału Upowszechniania i Promocji Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Dzień dobry, pani Agnieszko. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Pani Agnieszko, tak jak powiedziałam, na 28 lutego zaplanowane zostało spotkanie, które będzie poświęcone sztuce współczesnej, prawda? Do kogo skierowana jest taka propozycja? Kto może na to spotkanie przyjść? Tak, faktycznie 28 lutego będziemy mówić o sztuce współczesnej. Takim głównym odbiorcą są klasy licealne, które serdecznie zapraszamy na godzinę 10. Są jeszcze miejsca wolne. Drugie spotkanie to jest godzina 12, tu już mamy komplet uczestników. Natomiast jeśli ktoś z Państwa z zewnątrz, spoza tych grup licealnych będzie chciał dotrzeć do muzeum na to spotkanie i posłuchać, to oczywiście jak najbardziej zapraszamy, myślę, że miejsca się znajdą. I rozumiem, że na spotkaniu będzie Pani zdradzała tajniki tego, czym jest ta sztuka współczesna, tak? Niezrozumiała często. Tak, faktycznie to jest może dosyć zastanawiające, że żyjemy we współczesności, a nie rozumiemy sztuki współczesnej. Wydaje się, że bardziej rozumiemy to, co zdarzało się w sztuce w okresie na przykład renesansu. Możemy zastanawiać się, dlaczego na przykład takie dzieło jak Mona Lisa jest do dzisiaj uznawane za taki synonim idealnego dzieła, doskonałego dzieła.
mimo że od czasu namalowania Mony Lizy minęło już 5 wieków. No oczywiście odpowiedzią na to pytanie jest kategoria piękna. Z tą kategorią piękna wiążemy sztukę do dzisiaj. I wedle tejże kategorii sztukę współczesną chcemy wartościować. Przyjrzyjmy się tej Monelizie. Tak naprawdę widzimy kobietę, która siedzi upozowana, statyczna na pierwszym planie. W tle widzimy nierzeczywisty krajobraz, pejzaż. Całość wydaje się dość nierealna, nierzeczywista. I pytanie, czy taki obraz przekazuje nam prawdę o życiu i o rzeczywistości? No nie do końca. Właśnie od końca, w zasadzie od drugiej połowy XIX wieku, artyści dogłębnie chcą przekazywać w swoich obrazach prawdę o rzeczywistości. Podejmują refleksję nad tą rzeczywistością, analizują ją, poddają takiej dogłębnej wizualizacji, to znaczy obserwują ją bardzo wnikliwie. I dochodzą do wniosku, że to, co widzimy, to oczywiście pewna powierzchowność, natomiast rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona. Ma swoje ukryte wymiary, swój wymiar metafizyczny, czy też swój wymiar emocjonalny, jeśli mówimy o świecie ludzkim. To są narodziny sztuki nowoczesnej. Za chwileczkę sztuka wejdzie w epokę awangardy. To są pierwsze dwie dekady XX wieku. I te obrazy, które malują tacy twórcy jak Pablo Picasso na przykład, zaczynają wyglądać zupełnie inaczej. Te obrazy już nie przedstawiają nam spójnej rzeczywistości. Ale czy zastanówmy się, czy tak naprawdę rzeczywistość jest spójna? Bo jeśli weźmiemy pod uwagę choćby rozmaite teorie nauki, która w tych czasach właśnie w pierwszych dekadach XX wieku rozwijała się, jeśli weźmiemy pod uwagę teorię względności Alberta Einsteina, jeśli weźmiemy, czyli czasoprzestrzeń, która ma cztery wymiary, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że rzeczywistość nasza jest w ciągłym ruchu, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że ten ruch za każdym razem sprawia, że nasze formy, kształty, które mamy, wyglądają inaczej, to zapewne dojdziemy do przekonania, że ta rzeczywistość nie jest spójna. Formy się cały czas zmieniają i ten ruch, tą dynamikę, chcieli przedstawiać artyści awangardowi, jak futuryści czy kubiści. Całą tą złożoność świata zastanawiali się, w jaki sposób tą złożoność świata przekazać, jak przekazać choćby ten wymiar na przykład metafizyczny. I można tu mówić o takich dwóch dziełach, które są bardzo istotne, dwóch dziełach, które powstały właśnie w tych pierwszych dwóch dekadach XX wieku, które stały się inspiracją dla artystów współczesnych i które są takimi dziełami, można powiedzieć, granicznymi. Pierwsze dzieło to Czarny kwadrat na białym tyle Kazimierza Malewicza, czyli abstrakcja. Abstrakcjoniści dochodzą do wniosku, że aby przedstawić ten świat w całej swojej złożoności, ale oddać jego ducha, to należałoby odejść od przedstawiania przedmiotów, czyli zacząć przedstawiać bezprzedmiotowość, odczucie bezprzedmiotowości, jak mówił Malewicz. To jest jakby pierwsza droga, bo tak naprawdę to pytanie, które w tamtym czasie staje przed artystami, jest takie, po co ta sztuka ma być? No po to, żeby przedstawiać właśnie tą prawdę o rzeczywistości i w którym kierunku ma zmierzać w czasie, kiedy jesteśmy przekonani o tym, że nie da się już w obrazach tej rzeczywistości powierzchownej odtwarzać, tak? Tej widzialności świata, bo to jest po prostu pewna powierzchowność, pewien wierzchołek góry lodowej. I pierwszą odpowiedzią jest właśnie ten czarny kwadrat na białym tle Kazimierza Malewicza, a drugą odpowiedzią na to pytanie jest odpowiedź Marcela Duchampa z jego pisuarem, który nazwał fontanną i postawił na piedestale. A odpowiedź przez niego udzielona jest taka, żeby sztuka mogła odzwierciedlać w pełni rzeczywistość, powinna być z tej rzeczywistości, powinna w niej tkwić bardzo głęboko. Dlatego też ten pisuar jest takim symbolicznym włączeniem sztuki w obszar codzienności, zwyczajności, banalności. I można powiedzieć, że tym tropem pójdzie sztuka współczesna, bo przecież dzisiaj mamy bardzo często do czynienia właśnie, i to jest też zarzut wobec artystów współczesnych, mamy bardzo często do czynienia z dziełami, które są w pewien sposób banalne, wydają nam się banalne, wydają nam się zwyczajne.
artyści wyjmują jakby te dzieła z tejże codzienności, pozbawiają je swojego znaczenia, takiego oczywistego znaczenia i nadają im nowe znaczenia dzięki swoim ideom, zamysłom, myślom. Te idee, zamysły i myśli są niesłychanie istotne dzisiaj, zwłaszcza od czasu, kiedy pod koniec lat 60. narodził się konceptualizm. To od tego czasu idea artystyczna jest tym składnikiem dzieła, który to dzieło tak naprawdę tworzy. Natomiast sposób wykonania jest mało istotny. Czyli można powiedzieć, że dzisiaj sztuka pyta się nie o to, jak tworzyć, ale po co tworzyć. Po to, żeby oddać prawdę o rzeczywistości. Pani Agnieszko, czy to pani poprowadzi to spotkanie? Tak, ja poprowadzę to spotkanie. Podczas spotkania uczestnicy będą mogli zapoznać się z takimi najważniejszymi chyba dziełami sztuki współczesnej. Prześledzimy różne kierunki, nurty myśli artystów. Te formy, te nurty, te kierunki dzisiaj się ze sobą mieszają, jak w kalejdoskopie troszeczkę. Sztuka jest współczesna, jest takim rodzajem kalejdoskopu. I w tym kalejdoskopie jakby tworzą się nowe jakości. Ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę na to, że bo oczywiście chciałabym dowartościować tą sztukę współczesną i chciałabym, żeby uczestnicy spojrzeli na nią troszeczkę innymi oczami. Spójrzmy na nią tak. Sztuka była tak naprawdę od zawsze takim rodzajem przekraczania codzienności. I dzisiejsza sztuka też taka jest. Tyle tylko, że różnica polega na tym, że dzisiaj ta sztuka operuje środkami nieartystycznymi, co nam się nie podoba. Chce włączać się w życie, ale chce też z drugiej strony, żeby odbiorca nie był tylko takim odbiorcą statycznym. Chce, żeby te dzieła, artyści wychodzą na ulicy, wychodzą do człowieka, wychodzą z tych pustych, białych ścian, statycznych ścian galerii, muzeów i chcą być częścią właśnie tego życia. Mało tego, chcą, żeby odbiorca był również współtwórcą dzieła, czyli włączają jakby odbiorcę w ten proces twórczy swój. A wszystko po to, jak powiedziałam, żeby tą prawdę, tą rzeczywistość rozbrajać poniekąd, wyłamując się z tych oczywistości, przyzwyczajeń, stereotypów, żebyśmy mogli jako ludzie patrzeć na tą rzeczywistość innymi oczami i żeby każdy z nas po części był artystą. To jest to hasło, każdy może być artystą, ale w takim znaczeniu, że każdy może patrzeć na tę rzeczywistość inaczej i doszukiwać się w tych oczywistościach, w tych rzeczach, które na co dzień nas otaczają, jakby takich wymiarów ukrytych, treści ukrytych, znaczeń ukrytych. Tu może przytoczę taki cytat Władysława Hasiora, który był wybitnym twórcą. Niektórzy mówią, że gdyby żył i tworzył poza Polską, no, tworzył oczywiście poza Polską również, ale gdyby urodził się w innym kraju i miał możliwość tam rozwinięcia swojego talentu, to zrobiłby światową karierę. On powiedział coś takiego, że widelec jest przedmiotem neutralnym, ale w kompozycji z mięsem tworzy się dramat. I to jest, myślę, dobra myśl, dobre przesłanie do tego, żeby pojąć, czym te niby banalne, zwyczajne dzieła są w kontekście sztuki i jak na nie należy patrzeć. Ja zadałam pytanie, czy to pani będzie prowadziła te warsztaty, dlatego że opowiada pani o sztuce współczesnej w sposób niezwykle interesujący. Więc wydaje mi się, że szykuje się bardzo interesujące spotkanie. Tym bardziej, że jeszcze na uczestników czeka niespodzianka, bo każdy z uczestników otrzymuje folder, prawda? Tak. Każdy, kto przyjdzie, otrzyma taki folder, który jest taką prezentacją właśnie między innymi tych dzieł, które będą omawiane podczas spotkania. Z jednej strony uczestnicy będą mieli okazję w taki dogłębny sposób zapoznać się z tymi dziełami podczas spotkania, natomiast ten folder ma takie zadanie, że mogą pójść sobie do domu, zajrzeć do niego, nie wiem, po tygodniu, po dwóch i mogą sobie te treści wszystkie przypomnieć. Oczywiście to jest taka bardzo skrótowa forma, która przeprowadza nas przez najważniejsze kierunki, nurty sztuki współczesnej. Od ekspresjonizmu abstrakcyjnego, który narodził się w Ameryce, zresztą ta sztuka współczesna, wszystkie najważniejsze nurty poczęły się w Stanach Zjednoczonych,
po sztuki konceptualne, po sztukę w akcji, te działania, akcje, happeningi, performance są dzisiaj też bardzo taką ważną częścią, bardzo ważnym składnikiem tego pejzażu sztuki współczesnej. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Dziękuję bardzo. Miesięcznik muzealny. Muzeum Mazowieckie w Płocku. Jazz w muzeum. Brzmi ciekawie? O nowym cyklu koncertów porozmawiamy z moim kolejnym gościem. Witam Milenę Kolipczyńską z działu upowszechnienia i promocji Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Mileno, niech Pani powie, bo z tego co wiem, Muzeum Mazowieckie wraca do pewnej tradycji koncertów jazzowych, które odbywały się już kiedyś w murach tej instytucji. Tak, to były lata 2011-2010. Występowali wtedy tutaj naprawdę najwięksi artyści sceny jazzowej polskiej. Jan Ptaszyn-Wróblewski, Urszula Dudziak, Laura Szafran. Koncerty cieszyły się ogromnym powodzeniem. Nie było wręcz miejsca, trzeba było dostawiać krzesła, żeby się wszyscy pomieścili. Cały cykl nazywał się Jazz w Muzeum. Po kilku latach muzeum odeszło trochę od organizowania tego typu wydarzeń, ale teraz wracamy do jazzu. A dlaczego? Skąd ten pomysł? Wzięło się to wszystko ze współpracy, jaką nawiązaliśmy z Mazowieckim Instytutem Kultury. On nam pomaga przy organizacji tych koncertów. My się z tego bardzo cieszymy, jesteśmy mu wdzięczni, bo to dla nas niepowtarzalna okazja, by gościć w Płocku właśnie takie duże nazwiska. Pierwszy koncert odbędzie się kiedy? 19 marca, tutaj przy Tumskiej 8. O godzinie 17. Warto dodać, że zanim jeszcze zdradzimy nazwisko wykonawcy, to od razu powiem, że wstęp jest wolny. Także nie trzeba rezerwować biletów, nie trzeba nic kłać, wystarczy przyjść. A gwiazdą, no to może od razu już tak, nie będę trzymała tutaj w niepewności. Gwiazdą koncertu będzie Włodzimierz Nachorny, który wystąpi w takim składzie, który się nazywa Nachorny Trio, wspierany przez dwóch innych muzyków. No, Włodzimierz Nachorny, legenda polskiego jazzu, mistrz takiej jazzowej ballady, wirtuoz pianina. Także no, nie możemy się doczekać. Ale interesująca jest również nazwa koncertu. Tak, koncert nazywa się tak jak płyta, którą Nachorny Trio wydało całkiem niedawno. Nazywa się ta płyta Ballad Book, okruchy dzieciństwa. I bardzo jest to interesujące także dla mnie. Przyznam się, że czekam z utęsknieniem na ten koncert, ponieważ na tej płycie, no i również na koncercie, ponieważ na koncercie będą wykonywane utwory z płyty, Nachorny wraca do czasów swojego dzieciństwa, kiedy był dzieckiem i które spędzał w takiej małej miejscowości i chce poprzez rytm tych piosenek, ich nastrój oddać taki spokojny czas, pełen oddechu, stojący w zupełnej opozycji do czasów współczesnych, do tego zabiegania, do zgiełku, do wrzasku. Więc koncert będzie nie tylko na takim wysokim poziomie, ale też będzie okazją do takiego wyciszenia się i refleksji właśnie przy muzyce jazzowej. Mi się wydaje, że to wszystko będzie idealnie współgrało. Czyli 19 marca odbędzie się koncert, natomiast 5 marca odbędzie się w muzeum wernisaż. Co to będzie za wernisaż? Bardzo fajny. Ten wernisaż jest zorganizowany z myślą o Dniu Kobiet i będzie takim połączeniem pięknego obrazu i pięknej muzyki. Zaprezentujemy w naszym muzeum, również przy Tumskiej 8, kolekcję pocztówek, wybór z kolekcji pocztówek pana Mariana Słobodowskiego i będą to pocztówki poświęcone kobietom. Przedwojenne, oryginalne, bardzo rzadkie karty pocztowe, na których będą reprodukcje obrazów bardzo znanych artystów przedstawiających kobiety. One są naprawdę bardzo dekoracyjne i takie no, wręcz wzruszające. Kobiety na nich wyglądają trochę inaczej niż te w czasach współczesnych. Warto to obejrzeć. Ten wernisaż nazywa się Naprawdę jaka jesteś, a temu pokazowi będzie towarzyszyła muzyka. Zastanawialiśmy się, kogo tutaj wybrać, żeby
żeby ten koncert spodobał się również paniom. No i postawiliśmy na takiego prawdziwego mężczyznę, faceta z brodą i z gitarą, czyli Pawła Wójcika, takiego znanego płockiego barda, który ma głęboki głos, śpiewa piosenkę poetycką, szczerą. Dlatego on u nas wystąpi właśnie przed wernisażem, a na pianinie będzie mu akompaniował Tomasz Sarniak. I wstęp na ten wernisaż i na ten koncert również jest bezpłatny. Ja może przypomnę, to jest 5 marca, godzina 17. Mnie pani Mileno, pani zachęciła. Bardzo dziękuję pani za rozmowę. A my serdecznie zapraszamy naszych słuchaczy na wernisaż, a następnie na chwilę wytchnienia z muzyką jazzową. Miesięcznik muzealny. Muzeum Mazowieckie w Płocku. Znajdujemy się właśnie w części Muzeum Mazowieckiego, które poświęcone jest historii, a dokładnie w miejscu, gdzie prezentowana jest wystawa 10 wieków Płocka. Dziś moim gościem jest pan dr Tomasz Kordala, zastępca dyrektora Muzeum Mazowieckiego w Płocku, archeolog. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Panie dyrektorze, obok nas znajduje się bardzo ciekawa ekspozycja. Szczątki ludzkie otoczone kamieniami ogromnymi. Widzimy tutaj jakąś broń, jakieś naczynia. Czy mógłby pan powiedzieć, co to za ekspozycja? Obok nas znajduje się gablota, w której próbowaliśmy zrekonstruować typowy dla północnego Mazowsza pochówek w obudowie kamiennej. Inhumacja, czyli zwyczaj chowania zmarłych do grobu niespalonych, a więc obrządek pogrzebowy aprobowany przez Kościół, na północnym Mazowszu pojawił się nieco później niż w innych regionach Polski, bo dopiero w połowie XI wieku. I co ciekawe, cmentarze szkieletowe miały od samego początku dwojaki charakter. Mianowicie w niektórych regionach Mazowsza mamy do czynienia z grobami takimi jak właśnie ten tutaj, obudowywane kamieniami, a niektóre cmentarze tego elementu nie mają, tych konstrukcji kamiennych nie mają, mają zwykłe, płaskie groby szkieletowe. To oczywiście rodzi pytanie o przyczynę tego dość nietypowego zjawiska, bo w innych częściach Polski mamy do czynienia tylko z jednolitym, płaskim pochówkiem szkieletowym w okresie wczesnopiastowskim. Badacze już od dawna zastanawiają się nad tym fenomenem mazowieckim, w tym także partycypuje od jakiegoś czasu nasze muzeum. My także prowadziliśmy badania wykopaliskowe na cmentarzyskach, zarówno tych z obudowami kamiennymi, jak również tych pozbawionych konstrukcji kamiennych. I w tej chwili istnieje pewna koncepcja, którą także i my reprezentujemy jako badacze z Muzeum Mazowieckiego, że konstrukcje kamienne pojawiły się w połowie XI wieku wraz z przybyszami z Rusi, Skandynawami, tak zwanymi Waregami, którzy osiedlili się tutaj, właściwie zostali osiedleni w kilku punktach północnego Mazowsza w wyniku sojuszu zawartego przez Kazimierza Odnowiciela, księcia polskiego, i wielkiego księcia kijowskiego Jarosława Mądrego. W jakim celu oni zostali tutaj osiedleni? Otóż czasy Kazimierza Odnowiciela to jest okres odbudowy państwa polskiego. Całkiem niedawno Kazimierz Odnowiciel odzyskał Mazowsze, gdzie pokonano uzurpatora księcia Miecława. I dla ochrony Mazowsza przed najazdami pogańskich Prusów, jak również dla zabezpieczenia interesów Piastów w dzielnicy mazowieckiej, osiedlono w kilku miejscach właśnie owych Waregów, Skandynawów, czy też Warego-Rusów. Takie nazwy wśród badaczy są stosowane. Te cmentarzyska z grobami w obudowach kamiennych występują w kilku skupiskach na terenie północnego Mazowsza, między innymi na pograniczu dawnego Mazowsza i Prus, a także w głębi północnego Mazowsza. Nie ma ich natomiast w pobliżu Płocka, gdzie występują groby bez obudów kamiennych. Często w grobach takich jak ten tu zrekonstruowany występują szczątki ludzi parających się wojaczką, czyli po prostu wojowników, rycerzy. I znajdujemy tutaj bardzo ciekawe elementy wyposażenia pośmiertnego.
elementy uzbrojenia, jak miecze, topory, groty włóczni, przedmioty codziennego użytku, noże, szydła, włócznie, krzesiwa, także misy brązowe. I elementy tego rodzaju wyposażenia, bardzo ciekawe, zresztą można obejrzeć w innych miejscach naszej ekspozycji 10 wieków Płocka. Ponadto cmentarzyska są o tyle ciekawym, też ciekawą kategorią stanowisk archeologicznych, bo tam oprócz przedmiotów wyposażenia pośmiertnego znajdujemy biologiczne szczątki naszych przodków. Te natomiast poddane badaniom antropologicznym potrafią ujawnić bardzo wiele szczegółów, które skądinąd są dla nas nieosiągalne, takich jak płeć, wiek, ewentualne schorzenia. Badania DNA potrafią określić, które osoby były ze sobą spokrewnione, a nawet dokładniejsze analizy laboratoryjne potrafią określić miejsce pochodzenia, skąd dani osobnicy pochodzili i zostali pochowani na północnym Mazowszu. Więc tutaj za tym pochówkiem, który jest obok nas, kryje się bardzo ciekawy problem, jakim jest wielokulturowość Mazowsza już w czasach pierwszych piastów i obecność osadników pochodzenia skandynawskiego na naszych ziemiach. Panie dyrektorze, z tego co pan mówi, to wynika, że ten szkielet, te szczątki są jak najbardziej prawdziwe. To są oczywiście autentyczne. Autentyczne są ludzkie szczątki, autentyczne są przedmioty wyposażenia pośmiertnego, mianowicie miecz, grot włóczni, misa brązowa. Nie jest to rekonstrukcja konkretnego grobu, tylko rekonstrukcja, która ukazuje ideę grobu w obudowie kamiennej. Całe natomiast wyposażenie, całe wnętrze galboty jest jak najbardziej oryginalne. A w takim razie może zdradziłby pan naszym słuchaczom, co jeszcze oprócz tej niezwykle ciekawej gabloty można zobaczyć na wystawie 10 wieków Płocka? W części archeologicznej wystawy 10 wieków Płocka chcieliśmy pokazać zarówno tło historyczne i kulturowe, na jakim powstał Płock w schyłku X wieku, a więc wczesno-średniowieczne Mazowsze. I właśnie w tej części ekspozycji w tej chwili się znajdujemy. Zobrazowaliśmy to chociażby elementami obrządku pogrzebowego i tą rekonstrukcją grobu w obudowie kamiennej. Oprócz tego w części archeologicznej, czyli na pierwszym piętrze naszej ekspozycji 10 wieków Płocka, prezentujemy zespół przedmiotów archeologicznych, które były wydobyte, znalezione podczas wieloletnich badań wykopaliskowych w Płocku, prowadzonych już od lat 50. i właściwie prowadzonych do dnia dzisiejszego. Właściwie to jest, można powiedzieć, po raz pierwszy tak szeroka prezentacja materiału archeologicznego pokazującego najstarsze dzieje naszego miasta, pochodzące ze Wzgórza Tumskiego, z Placu Narutowicza, innych rejonów Starówki Płockiej. W tej części na pierwszym piętrze prezentujemy dzieje Płocka od czasu wczesno-średniowiecznego Mazowsza aż do XVIII wieku, do, można powiedzieć, końca istnienia województwa płockiego, do drugiego rozbioru, kiedy Płock z częścią województwa płockiego znalazł się pod panowaniem pruskim. Z tego co słyszymy, warto odwiedzić Muzeum Mazowieckie po to, żeby poznać historię naszego miasta. Niezwykle bogate eksponaty. Dziękuję panie dyrektorze za rozmowę. Dziękuję również i zapraszam do odwiedzania naszej ekspozycji. Miesięcznik muzealny. Muzeum Mazowieckie w Płocku.